Frywolnie Nakręceni. Wita Was Kamila Kruk. Wielokrotnie w naszych programach mówimy o rozwoju siebie i odwołujemy się do takich terminów jak schematy naszego myślenia, pewne wartości, które nami kierują, różnego rodzaju potrzeby czy motywatory. Dlatego dzisiejszym moim gościem jest Tomasz Zawadzki, który jest ekspertem i główną osobą odpowiedzialną za kształtowanie metody MindSonar w Polsce, ale nie tylko, bo współpracuje bezpośrednio z twórcami tej metody, która właśnie odwołuje się do naszych schematów myślenia i do motywatorów, które nami kierują. Witaj, Tomku. Dzień dobry, Kamila. Dużo już powiedziałaś. Tomku, to na początek prosiłabym cię, gdybyś mógł krótko powiedzieć, czym w ogóle jest MindSonar, żeby chociaż odrobinę nasi słuchacze mogli sobie to wyobrazić. To jest takie narzędzie, taki test online'owy. Poprzez to, że wykonuje się ćwiczenia, odpowiada na pytania, można się dowiedzieć, w jaki sposób, jakie parametry mam wtedy, kiedy myślę w danej sytuacji, jaki mam system myślenia albo jaki mam system przekonań w danej konkretnej sytuacji. Dokładnie o to cię chciałam dopytać, o te nasze systemy myślenia, to co się składa na nasze systemy myślenia? Zaczynając od tego, co jest najważniejsze, już właściwie powiedziałem, co się składa. To, co jest dla nas najważniejsze, to, co jest dla nas istotne w naszym środowisku, tak jak funkcjonujemy, czy wtedy, kiedy wykonujemy jakąś czynność. To jest jeden element. Czyli chcesz powiedzieć nasze priorytety, wartości? Jak można byłoby to nazwać? Nasze wartości, a nawet te nasze wartości gromadzą się w pewne systemy wartości. Bo na przykład osoby lubiące, czy mające zaumiłowanie w porządku, to są też osoby, które na przykład bardzo przestrzegają różnych zasad, które uznają hierarchię w swoim środowisku i tak dalej, i tak dalej. A osoby na przykład te, które lubią rywalizację, uznają, że mają mnóstwo możliwości, mnóstwo okazji do tego, żeby funkcjonować i chcą z tych okazji ze wszystkich najczęściej skorzystać. Czyli chcesz powiedzieć, że można nas pogrupować w pewien sposób pod kątem tego, jakie te grupy wartości są dla nas ważne. Tak, niektóre wartości chodzą parami, że tak powiem. Moim gościem jest Tomasz Zawadzki. Mówimy o naszych stylach, systemach myślenia i systemach, które kierują w ogóle naszym zachowaniem. Przed chwilą, Tomku, powiedziałeś o tym, że to nie tylko jest tak, że my mamy pewne wartości, ale też te wartości często się grupują. Czyli jeśli jedna osoba ma daną wartość, to jej towarzyszą również inne. To mógłbyś powiedzieć, jak to wygląda, żeby na przykład nasi słuchacze mogli się zidentyfikować z poszczególnymi grupami? No oczywiście. Na początek to warto powiedzieć, że te nasze wartości, to co jest dla nas ważne, bardzo są osadzone w środowisku i bardzo zależą od kontekstu. Od kontekstu mam na myśli to, że na przykład co innego jest dla nas ważne w pracy, a co innego jest dla nas ważne w domu. My te różne wartości, a nawet systemy wartości, wszystkie nosimy w sobie. W zależności od tego, jakie są uwarunkowania, powiem to tak mądrze, środowiskowe, czyli to środowisko, w którym funkcjonujemy, to się uaktywniają różne systemy wartości. A to dobrze rozumiem, że możemy na przykład być bardzo rywalizującymi osobami w pracy, a zupełnie odwrotne zachowanie mieć w domu? Świetnie to rozumiesz, to właśnie o to chodzi. Dlatego tak jest, to jest w ogóle w Polsce, to jest, powiedziałbym, bardzo rewolucyjna teoria, chociaż ona jest stara jak świat, ponieważ sięga 40 lat, wymyślił ją Claire W. Graves, bardzo sławny na świecie, w Polsce prawie nieznany. To prawie kolega Abrahama Masłowa, czyli tego, którego... piramidy potrzeb, tak? Tak, wszyscy znamy z piramidy potrzeb. Abrahama Masłowa, którego znamy z piramidy potrzeb Masłowa, tak można by to powiedzieć. Graves twierdzi, że ludzkość czy człowiek wytworzył różne systemy wartości, czyli to, co było dla niego ważne przez 100 tysięcy lat rozwoju gatunku ludzkiego. I tak na przykład na początku człowieka, oczywiście po zaspokojeniu tych bytowych potrzeb, było ważne bezpieczeństwo. Zaczął gromadzić się w jaskiniach, tworzyć plemiona. I ten system wartości, który ceni sobie bezpieczeństwo, który ceni sobie bardzo silnie rodzinę,
rodzinę i oczywiście on jest w nas obecny wtedy, kiedy jesteśmy w domu, ale też uruchamia takie rzeczy jak zamiłowanie do symboli. To, że nie wiedział, skąd się biorą błyskawice, no to wymyślił sobie bogów, a potem rytuały, żeby udobruchać tych bogów, ponieważ właśnie w ten sposób chciał mieć kontrolę nad światem. Czyli takie tworzenie sobie poczucia bezpieczeństwa w pewien sposób. Dokładnie. Pamiętajmy, że w te plemiona na przykład nie tolerowały obcych. Nie było możliwości, żeby obcy z jednego plemienia poślubił na przykład wtedy kobietę z drugiego plemienia. To były właśnie plemiona pierwotne. Czyli to są takie nasze wartości zgromadzone wokół bezpieczeństwa. Czyli tworzenie pewnych symboli, jak rozumiem, tłumaczenie pewnych rzeczy i to jest ten rytuałów. Taki poziom pierwotny. Dokładnie. Potem okazało się, że niektórzy z nas pomyśleli sobie, okej, czujemy się bezpiecznie, wszystko mamy, jesteśmy równi, rządzi starszyzna, ale ja jestem silniejszy. To ja pójdę tam tego smoka, który nas straszy, zabiję i ja będę wami rządził. Teraz będzie moje dla mnie i najważniejszy jestem ja. Czyli jak rozumiem, dochodzi do głosu władza. Dochodzi do głosu ambicja, dochodzi do głosu żądanie szacunku, ale też i okazywanie szacunku tylko silniejszym. Dochodzi do głosu siła i to, że chce rządzić. Mamy czasami takich menadżerów, którzy uderzą pięścią w stół i siłę uważają za główny argument. Co zatem było dalej? No tak, taka jest historia świata, bo nagle kilkadziesiąt czy kilka tysięcy lat przed naszą erą już mieliśmy dość tego chaosu i tych nowo powstałych wodzów, nowo powstałych plemion, agresji. No i zaczęliśmy to porządkować. Nagle się okazało, że potrzebujemy trochę porządku, trochę hierarchii, potrzebujemy dyscypliny. Tutaj możemy sięgnąć i do kodeksu Hammurabiego, i do mojżeszowych przykazań. Zaczęła się potrzeba porządku, dyscypliny. Po co? Żeby mieć trochę świętego spokoju. Mhm, czyli na razie, tak jak mówisz, to kolejne te nasze systemy wartości takie są przeciwstawne wobec siebie kolejno. Tak, że najpierw świetnie bezpieczeństwo, to... potem jakaś taka siła, władza, potem znowu pewien porządek. To co mamy dalej? Świetnie to zauważyłaś, bo ta przeciwstawność też dotyczy tego, czy jestem nastawiony na siebie, czy na innych. Czy ważne dla mnie jest społeczność, czy ważne jest dla mnie moje dobro. To bezpieczeństwo, ten porządek, to jest system wartości my. Mhm. Wtedy, jak przypominamy sobie biurokratyczne firmy, to tam jednostka niewiele znaczy. Liczy się hierarchia, to prawda, liczy się dyscyplina, to prawda, ale wszystko jest podporządkowane innym. Nie wychylaj się, to jest w tych przedsiębiorstwach bardzo ważna zasada. Ten system wartości związany z siłą, z władzą, najpierw moje, to jest bardzo indywidualistyczny, egoistyczny system wartości. Okej, czyli mamy tak, bezpieczeństwo, ta siła, władza, potem porządek. Co zatem mamy jako kolejne? No mówiliśmy o porządku, hierarchii, dyscyplinie i tak to trwało aż do rewolucji związanej z wynalezieniem pary i do powstania kapitalizmu, bo wtedy znowu człowiek pomyślał, no okej, wszystko jest tu uporządkowane, jest hierarchia, ja nie mogę pójść do swojego szefa, bo mam świetny pomysł, a ja mam mnóstwo pomysłów, mam tyle możliwości, jestem taki inteligentny, chcę mieć na to wszystko wpływ i co więcej, chcę mieć więcej, chcę mieć lepszy samochód, oczywiście mówimy o epoce 300 lat temu, to powiedzmy, chcę mieć lepszą karetę, chcę lepiej mieszkać, no i tak powstał system związany ze współzawodnictwem, z rywalizacją, z tym, że chcę mieć wpływ. Mhm. Czyli nastawiony na mnie, ale porównujący się do innych, jak rozumiem. Tak, masz rację. To jest system wartości, który mówi, tak, moje, ale ja jestem lepszy w porównaniu z innymi, dlatego chcę więcej. Mhm. Co w takim razie skłoniło nas do tego, żeby przejść do kolejnego systemu? No, przypomnijmy sobie rewolucję 68 roku. Co prawda wielu, czy nieliczne osoby wcześniej przeszły ten etap, ale wtedy, kiedy zaczęła się liczyć wolność jednostki, to wtedy wymyślono hasła Wolny Tybet, uwolnić orkę i inne takie bardzo wartościowe, społeczne, nastawione na innych, na ekologię hasła, ponieważ był to system nastawiony na ludzi, czyli ja już nie chcę mieć, odrzucam to mieć, chcę być i chcę być wspólnie z innymi. To były główne przesłanki tamtej rewolucji z 1960.
Kamila Kruk, moim gościem jest Tomasz Zawadzki. Rozmawiamy o systemach, jakie nami kierują. Tomek tu pięknie nam opowiada na bazie takiej historii, jak te systemy się kształtowały i też jak my w nich istniejemy. To było bezpieczeństwo, potem była to siła i władza, kolejny nastąpił porządek, potem pewien wpływ i rywalizacja między nami. No i Tomku, skończyłeś na takim byciu i byciu w społeczności. I o ideałach. I o ideałach, dokładnie. Czy jest coś dalej? Niektórzy z nas zostali z tymi systemami wartości. Bardzo wielu menadżerów się dzisiaj zastanawia, kurczę, ci młodzi, to w ogóle nic im się nie chce, niczym nie można ich zainteresować, na niczym się nie znają. No i ci menadżerowie nie do końca wiedzą, że jest coś dalej, są inne systemy wartości, takie systemy wartości, które dostrzegają inne, ponieważ te, o których mówiliśmy do tej pory, one bardzo siebie promują nawzajem. Jeżeli widzimy osoby, dla których bardzo ważna jest, ważny jest Bóg, honor, ojczyzna, dla których ważny jest porządek, dyscyplina, to one trochę tak krzywo patrzą na tych, którzy mówią o ideałach wolnościowych, że każdy ma prawo do swoich wartości, do swojego myślenia, czyli do tych ideałach. Natomiast dosyć niedawno, bo 20, w związku z powstaniem internetu, powstał nowy system wartości, mówiący o tym, że ja jestem niezależny, chcę się czuć niezależny, chcę mieć dostęp do wiedzy, chcę mieć dostęp do informacji, dla mnie sam dostęp do informacji jest już wartością, chcę być kreatywny i ta kreatywność jest dla mnie ważna i ja dostrzegam oczywiście, że są inne systemy wartości, a dla mnie to, co jest najważniejsze, to uczenie się, kreatywność i realizowanie swoich własnych celów. Czyli rzeczywiście mówisz tak trochę o obecnych pokoleniach. O dzisiejszym pokoleniu Y, tak. Myślę, że dużo nieporozumień w firmach powstaje właśnie poprzez to, że menadżerowie pokolenia X, czyli 40-50-latkowie, nie dostrzegają, że w międzyczasie wyrosły nowe systemy wartości. Natomiast wydaje mi się, że nie tylko dotyczy to samych firm, ale też dotyczy naszego życia codziennego, relacji w rodzinie. A w takim razie mam do ciebie pytanie. To jak można użyć tej wiedzy o systemach wartości, o tym, że wiemy, że takie systemy są, że jeśli, no właśnie, jak to jest, mamy jeden ten system, czy możemy w kilku naraz funkcjonować, jak to wygląda? Warto przez cały czas podkreślać, że my mamy w sobie wszystkie systemy wartości. I one się uaktywniają w zależności od okoliczności. Mamy dostęp do nich. Oczywiście to się nie jest tak, że mamy jakiś chaos w tych wartościach, ale może być tak, że dla mnie osoby, dla której liczył się kiedyś wynik, liczył się jak daleko zajęta, liczyła się kariera, nagle się zaczynają liczyć wartości społeczne, pomaganie innym i tak dalej. Czyli chcesz tutaj porównać, żeby też było jasne, o co chodzi, że kiedyś bardziej byłeś związany z takim światem firmowym, korporacyjnym biznesu. I wtedy rzeczywiście te wartości były dla ciebie ważne, a zmieniło ci się w pewnym momencie i też zmieniłeś swoją ścieżkę zawodową w związku z tym. Dokładnie. Potem naturalne może być to, że taka osoba jak ja zmienia